I gorąca dyskusja w przerwie naszej, naszego programu, ale wracamy już do studia na żywo. Gorące pytanie: Telewizji w Polsce.pl, a kolejne już zostawiamy partię rządzącą, tak jak obiecałem. Porozmawiamy o tym, czy KUKI 15 i PSL, no właśnie, czyli to małżeństwo przetrwa tę trudną próbę, jaką będą wybory 13 października. To pytanie do moich gości, którzy są w studiu. Przypominam, Marzena Nekiel, redaktor naczelna w Polityce.pl, Jakub Maciejowski, tygodnik sieci. No właśnie, to jest może pierwsze pytanie: takie, czy. Jest w ogóle taka, taki scenariusz, że PSL nie wejdzie do Sejmu? Czy to, czy to jest bardzo realne? No, różnie te sondaże pokazują, gdyby się na nich oprzeć, prawda? I, no i to są te rozbieżności od pięciu właściwie i pół do. 8,5% w tej chwili. Pytanie, na ile te sondaże są? Miarodajne czy przypadkiem ci, którzy deklarują chęć zagłosowania na PSL w tej koalicji, rzeczywiście w to wierzy, mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, choć bardzo późno jednak zaczęło się zajmować wsią, to był przez. Trzy lata, kompletnie zaniedbany rejon. I tego się nie odbuduje w Nie miesiąc. odbuduje się tego tak szybko, ale rzeczywiście jakieś tam pomysły na te wieś są. No, widać, że też nawet do tych wyborów tak bardziej Prawo i Sprawiedliwość samorządowo podchodzi, bo jeździ na te pikniki, spotyka się z tymi ludźmi, próbuje dodać otuchy temu no, człowiekowi żyjącemu w najmniejszej miejscowości. To, to, to być może ma trochę urwać elektoratu PSL-owskiego. Natomiast Mam wrażenie jednak, że wyborcy PSL-u dotychczasowi pamięć mają mimo wszystko dobrą, i pamiętają ten sojusz Kosiniaka z platformą obywatelską i z tymi wszystkimi egzotycznymi przebudówkami, i pamiętają to, co Kosiniak mówił o związkach LGBT i, i, i ten taki jego dziwny skręt obyczajowy w zupełnie inną stronę niż jego elektorat by oczekiwał. Teraz nagle ta nagła miłość, z miłość no z rozsądku jakiś związek z kukizem. No, mam wrażenie, że jednak jest trochę niesmaczne, bo yy, mimo tych kilku procent utrzymujących się w sondażach poparcia, to nadal nie jest to, o co chodziło im. Obu tym organizacją, no bo przecież nie powiem na Kuki z 15 partią przy wiązaniu się na nowo w sojusz. No Tam jest coś bardzo mocno nieprawdziwego w tym związku. A to było jakby kompletnie wbrew wszystkim zasadom logiki politycznej ten, i PR ten związek. I PR-ci w w no sobie się wyzywali od przestępców zorganizowanej grupy przestępczej, mówię o Kukizie który tak. mówi to o PSL-u, i tak dalej, i tak dalej, ci że przy i to, to, to jakoś w ogóle nie, nie gra. Ale też wbrew takiemu poczuciu czy odnoszeniu się do wrażliwości yy, ostatecznie yy, temu wyborcy, który ma ten jeden głos i tym głosem ma zdecydować o tym, jak mu się będzie żyło w przyszłości w Polsce. Czyli chce yy, oddać ten swój głos na kogoś, kto gwarantuje mu yy, taki, a nie inny yy, kierunek rozwoju. No, Kukis zmarnował strasznie swój potencjał. To znaczy, to był taki ośrodek polityczny, niepartyjny, ale polityczny, który miał pewne perspektywy na konsolidowanie niezadowolonych z polityki, ale na pewnym takim przyzwoitym poziomie. Nie tak jak samoobrona w takim czasami wulgarnym stylu, nie tak jak Janusz Palikot w takim obscenicznym, ultralewicowym, zakłamanym. I też wulgarnym. Też wulgarnym, tylko właśnie Kukis miał szansę skonsolidować w sposób cywilizowany. Ten antyestablishmentowy elektorat, i teraz dołączył do najbardziej establishmentowej partii. I to jest gdzieś, abstrahując od ocen politycznych, tak jakoś głęboko przygnębiające, tak w takiej warstwie ludzkiej, historycznej, zmarnowany potencjał. Na PSL jest tak. No właśnie, czy, ja pamiętam, jak ja, ja byłem akurat w Lubinie, jak Paweł Kukiz osiągał 23%. To była po prostu taka energia niesamowita, mm. po prostu taka jakaś ogromna nadzieja, że wreszcie jakiś ten dłopol zostanie przełamany. No już, już chyba nigdy nie trzeci kandydat nie zdobył takiego dobrego wyniku. Zresztą tymi głosami Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Rysień, no i gdzie ta energia umknęła? No zupełnie. właśnie, że on Paweł Kukis miał swojego czasu charyzmę. Znaczy on potrafił autentycznie swoim wyborcom nadawać pewną tożsamość polityczną. I teraz, kiedy przemawiał na konwencji PSL-u parę dni temu, to, to był odarty z tej charyzmy. Oprócz tego, że przegrani są jego wyborcy, działacze środowiska Kukis 15, często bardzo ideowi i zaangażowani, to, to przegrany jest sam Paweł Kukis. Natomiast też trzeba powiedzieć z kolejnym smutkiem o PSL-u, bo to jest. Tak, tak partia ludowa jak PZPR była robotnicza, no z nazwy. To, że oni na wsi dają swoim ludziom wiejskie stanowiska, w gminach czy w powiatach, nie czyni z nich jeszcze partii ludowej, bo przecież byli przez 8 lat w koalicji z najbardziej antywiejską partią w Polsce Partią Platforma Obywatelska, partią liberalną, która inwestowała, przeinwestowywała główne ośrodki miejskie, nie tylko lekceważąc ekonomicznie wieś, ale z politowaniem wypowiadając się o tych mniej Wsi, ze wsi, zacofanych i tak dalej. I PSL dla władzy, dla tych stanowisk po prostu poświęciło interesy wsi. I jest to partia, która wywodzi się wprost z ZSL. -u. Ja wiem, że to nawiązywanie do historii to może. Tak, tam no tak próbują tak robić. Tak, ale może my sięgamy czasami za daleko, może się tak widzą wydawać. Natomiast to jest partia, która przejęła też majątek ZSL-owski z lat PRL-u, dostała superstar w latach 90. i wciąż od tego majątku z czasów Odcina kupony. No Jest to partia, która No niestety jest, jest przejawem, jest wyrazem jakiejś nienormalności w polskim systemie partyjnym. Chciałem jeszcze zapytać o kwestię Pawła Kukiza, który wypowiedział się w czasie tej konwencji. No i no właśnie, zarzucił partii rządzącej brak konsekwencji. Zobaczmy, jak to wyglądało. Pamiętacie, jak buńczucznie Prawo i Sprawiedliwość 4 lata temu zapowiadało, że będzie zamykało że będzie karało, że rozliczy. Czy ktoś siedzi w ogóle? Nikt i tak samo będzie za cztery lata. Ręka rękę myje. Jedynie polskie stronnictwo ludowe wpisało postulaty, które uniemożliwiają korupcyjne zachowania i uniemożliwiają dalsze pogłębianie się patologii w partiach politycznych. No właśnie, jakbym miał tak zacytować Pawła Kukiza sprzed czterech lat, to mam takie poczucie, że jak oglądam to, to trochę żałośnie to wygląda. No jest mi szczerze nieprzykro, gdy tego słucham za każdym razem, bo no jak można w tak skrajnie negatywny sposób oceniać PSL zresztą zdrowo i w sposób oparty na faktach, a dzisiaj tak bardzo wierzyć w to, że ludzie o tym zapomną. Co więcej, no trzeba jakoś przeniewierzyć się samemu sobie. Ale mało tego, on przemawiał do ludzi którzy mogliby siedzieć w tej narracji no bo on mówi nie rozliczyli poprzednich rządów a mówi to do ludzi którzy właśnie rządzili no Waldemar Pawlak drodzy państwo wynegocjował choć to jest już śmieszne słowo w tym kontekście umowę z Rosją którą nawet prorosyjska wówczas Bruksela odrzuciła bo była tak dla Polski niekorzystna umowa energetyczna z Rosją która kontrakt na dostawy gazu przewidywała bodajże do 2037 roku więc to było PSL. Więc to są te dziwne rzeczy, którym najbardziej by się należało przyjrzeć. Wyborcy mogą to zrobić w październiku wy wybierając no, nie te partie, które były zamieszane w dziwne afery czy porozumienia z Rosją. A tymczasem, no, no, proszę Państwa, no, przyjeżdża gościu do więzienia i mówi, więźniom powinno być gorzej. No, trochę to mi tak przypomina, więc tu dysonans jest straszny, głęboko smutny, i wręcz no, przydałby się ktoś, kto by z takim empatią. Spojrzał na Pawła Kukiza i zapytał, co się z tym człowiekiem stało. Już nie politykiem, co z tym człowiekiem się dzieje? No jednocześnie ten sam Paweł Kukiz, który kiedyś punktował PSL bardzo słusznie, no dzisiaj wychodzi i tak naprawdę ich błogosławi. No tą swoją obecnością legitymizuje wszystko, co robią. Mam wrażenie, że wszystko to dzieje się tylko i wyłącznie dla ratowania siebie i swoich kilku kolegów, którzy przy nim zostali, bo przecież ogrom ludzi z ruchu Kukiz 15 odszedł. On Robi wszystko, żeby jednak nie zawieść tej garstki i jakoś wprowadzić ich do Sejmu na kolejną kadencję i wymyślił ten pokrętny ruch z Kosiniakiem, który też z kolei próbuje ratować swoją grupę, odcinając się od tej lewicowej dziś koalicji obywatelskiej. Ale jeżeli PSL wejdzie do Sejmu, to jednak oni zyskają, bo pieniądze zostają cały czas w PSL-u, a Kukis nawet jak wprowadzi tą garstkę swoich osób, nie będzie już znaczącą żadną siłą właściwie. Kukis nie chciał pieniędzy na partię a, diety zostaną No właśnie ale Paweł Kukiz był osobą która miała bardzo dobre kontakty z Jarosławem Kaczyńskim wydawało się, że to jest naturalny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, panowie się spotykali dyskutowali o różnych sprawach na tymczasem to kompletnie gdzieś umknęło, że jakby, patrząc na ten ruch z PSL jakby zupełnie zaprzeczamy wszystkim ruchom które się gdzieś tam działy za kulisowo jeżeli chodzi o Paweł Kukiza. No on twierdzi, że jego postulaty nie zostały przez PiS wysłuchane. A tylko PSL przyjął tam jako własne te ich postulaty o Jowach i tam jeszcze jakieś inne. Wydaje mi się, że to zbyt pokrętne wyjaśnienie. No łączyć PSL z antykorupcją to już naprawdę yy, trudno mi sobie wyobrazić większe sprzeczności. Yy, natomiast jest też taka kwestia. PSL przy wysokiej frekwencji wyborczej. Nie ma takiej stuprocentowej pewności, że wejdzie do Sejmu, prawda? I nawet jeśli te resztki Kukis 15, resztki elektoratu Pawła Kukiza pójdą i wrzucą swój głos do urny, to może właśnie Paweł Kukis zadecyduje, że te struktury postporalowskie schowane w PSL-u przetrwają o kolejne 4 lata. I tu naprawdę z tych wielkich nadziei, jakie można było wiązać z Pawłem Kukizem 3 lata temu, pozostanie no wielki żal. Więc może to zmienić trochę strategicznie, ale jeśli Paweł Kuki z garstką swoich współpracowników wejdzie do Sejmu, no to będzie mógł Cóż, właściwie tylko siedzieć grzecznie w ławach może. Chciałem jeszcze zapytać o kwestię no tych wyborów, które się odbyły, czyli w, do Parlamentu Europejskiego. PSL został bardzo ostro skrytykowany i sam wewnątrz toczyła się bardzo mocna dyskusja, czy powinniśmy przystąpić do koalicji, czy jednak z niej wystąpić. Zdecydowano, że PSL występuje. No właśnie, i teraz pytanie jest to, czy PSL łącząc się z Pawłem Kukizem, No nie próbuje się trochę odciąć od tej bardzo niedobrej przeszłości rządów z Platformą czy to jest pewnego rodzaju OK? Robimy nowe otwarcie, zostawiamy to za sobą, jesteśmy zupełnie nowi, oczyszczeni, patrzcie, mamy nowego sojusznika. Czy to jest pewnego rodzaju próba, próba zatuszowania tej tej przeszłości przez PSL? Taka motywacja na pewno gdzieś tam w głowie liderów PSL-u siedzi, bo no, 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 to temu to Dla wyborcy złożyć, rzeczywiście tak. Platforma Obywatelska stała się trochę obciachem. No, tak, te, też, to, tylko, też to tuszują w ramach Platformy. Koalicja Obywatelska, Koalicja Europejska i tak no dalej. Tak, i tak dalej. Bo jeżeli i oni miesiąc temu czy dwa byli w tej jednej koalicji europejskiej i tam mówili o tym, że trzeba się otworzyć na liberalny światopogląd i mówili o małżeństwach homoseksualnych, a dzisiaj się od tego odcinają, to jednak ten czas jest zbyt, zbyt krótki. To samo u Kukiza. No, ja mam wrażenie, że jednak jest to jakiś związek emocjonalnych degeneratów w depresji i desperacji. Ale ja spróbuję obronić po, PSL. Wyborcy pokazali nie, to my się wycofujemy, słuchamy wyborców i okej, okay, to. To jest zły pomysł. Dobrze, tylko pytanie, jeszcze nawet PSL bym zrozumiała, tak że oni teraz postanowili od tego odbić i szukać swojej drogi, znaleźli ją z Kukizem, no bo liczą na to, że Kukiz jednak trochę tych głosów zwłaszcza przyniesie, zwłaszcza w miastach, bo tak. tam wystawili kandydatów. Tak. Natomiast absolutnie nie mogę zrozumieć idei FIX, która kierowała Pawłem Kukizem tutaj, no bo to mam wrażenie, że on jest najbardziej przegrany i ograny w tym wszystkim, no bo motywacje PSL no to jakoś łapiemy, tak? Byli tam, nie poszło, odcinają się, tracą Jasne. wiarygodność, ale konsekwentnie szukają czegoś nowego. Ale co robi tam Kukis? No niestety, może się okazać po Wyborach październikowych, że mamy dwóch doktorów Frankensteinów polskiej polityki. Grzegorz schetyna postrzywał SLD, zwłaszcza podczas eurowyborów, i przywrócił do życia. Przywrócił, tak, no, no, posklejał PZPR, SLD wprowadził na salony w Brukseli. Tak. To w ogóle rzecz nie do pomyślenia. No naprawdę doktor Frankenstein, it's alive! Powinien zakrzyknąć na końcu. No a drugim doktorem Frankensteinem może się okazać właśnie Paweł Kukiz który już konający PSL. Się, wprowadzi jeszcze do salonów na wiejskiej. I warto tym doktorom Frankensteinom, Schetynie i Kukizowi zapamiętać to do przyszłych rozliczeń politycznych. O jaki elektorat walczy PSL? O elektorat prawa i sprawiedliwości, bo rozumiem, że koalicja obywatelska będzie się naparzać, mówiąc kolokwialnie, z lewicą, a PSL z Kukizem. Czy to będzie elektorat z prawa i sprawiedliwości, jest walka, czy konfederacji tych niedobitków? Jak to wygląda? No niedobitków Konfederacji być może częściowo załatwią niektórzy ludzie Kukiza, ale tak naprawdę chyba kosiniak liczy na to, że istnieje jakaś taka grupa, no po pierwsze dawnych wyznawców PSL-u, która jednak gdzieś tam jeszcze czerpie korzyści z tego układu, który przez lata wrócił w nasze struktury samorządowe i gdzieś tam w mniejszych ośrodkach. Natomiast liczy też na tych, którzy choć potrzebują jakiegoś reprezentacji, wsi, to jednak nigdy nie pójdą na stronę pisu. I ci ludzie z kolei nie znajdą swoich sprzymierzeńców w platformie obywatelskiej czy gdzieś, no tylko będą potrzebowali kogoś poza pisem, ale jednak z jakimś zacięciem w stronę tu, mieszkańców wsi. Tu musimy postawić kropkę, Marzena Dyka, redaktor naczelna w Polityce Jakub Maciewski tego sieci dziękuję Bardzo dziękuję za rozmowę, a my już wracamy po krótkiej przerwie, i będziemy już rozmawiać też o polityce, ale tej no filmowej. No tak że ciężkiej i trudnej, no w odbiorze także, więc zobaczymy, co, zobaczymy, co z tego będzie. A za chwilę krytycy filmowi Ludzie Kultury w studiu telewizji w Polsce.pl. Zapraszam.